Dzień dobry. Jak się pewnie domyślacie, obiektem dzisiejszej recenzji jest robot firmy iRobot, konkretnie model Brava Jet 240, czyli robot mopujący. Zapraszam do obejrzenia materiału. iRobot Brava Jet 240 to mały, nowoczesny robot stworzony do zamiatania, czyszczenia oraz mycia powierzchni płaskich. W zestawie otrzymujemy instrukcję obsługi w kilku językach, w tym dedykowaną instrukcję w języku polskim oraz kartę gwarancyjną. Robot iRobot Brava Jet 240, komplet 6 jednorazowych nakładek czyszczących, w skład których wchodzą nakładka do mopowania na mokro w kolorze niebieskim, nakładka do wycierania na wilgotno w kolorze pomarańczowym oraz nakładka do zamiatania na sucho w kolorze białym. Producent stworzył możliwość zakupu dodatkowych nakładek wielokrotnego użytku na swojej stronie, które wytrzymują nawet do 50 prań, baterię litowo-jonową, która wystarcza do wyczyszczenia 20 m2 podłoża w trybie mopowania oraz do 25 m2 w trybach zamiatania na sucho i wycierania na wilgotno i ładowarkę do chwilę temu wspomnianej baterii. Warto wspomnieć o dobrze napisanej aplikacji, która jest dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS w sklepie Play i App Store. Za jej pomocą jesteśmy w stanie zdalnie sterować robotem dzięki wbudowanemu w niego modułowi Bluetooth. Konfiguracja jest banalnie prosta i zajmuje mniej niż minutę nawet dla mniej doświadczonego użytkownika. Robot sam automatycznie wykrywa nałożoną podkładkę, w tym przypadku jest to nakładka do mopowania na mokro. Do uruchomienia pracy robota wystarczy naciśnięcie jednego przycisku. Sam sposób instalacji nakładki jest naprawdę banalny, wystarczy umieścić nakładkę w odpowiednim otworze, przesunąć ją, po usłyszeniu kliknięcia nakładka sama się zahacza. Jak wygląda sprawa ze zdejmowaniem nakładki? Jest jeszcze prostszy, wystarczy do tego przechylenie odpowiedniej dźwigienki, nakładka sama spada. Do odpowiedniego funkcjonowania robota niezbędne będzie jeszcze uzupełnienie zbiornika z wodą. W tym celu należy podnieść pokrywkę, która jest jednocześnie rączką robota, odbezpieczyć odpowiedni kurek i nalać wodę. Po tej czynności zamykamy kurek i robot jest gotowy do użytku. Cena prezentowanego zestawu to 1099 zł. Jednorazowe nakładki można kupić w cenie 49 zł i 99 groszy za komplet 10 sztuk jednego rodzaju. Natomiast nakładki do mopowania wielokrotnego użytku nadające się do około 50 prań to koszt 89 zł i 99 groszy za dwie sztuki. Ciekawą umiejętnością robota jest tak zwany tryb wirtualnej ściany, którym można tworzyć niewidoczne bariery, aby robot nie sprzątał części pomieszczenia z podłogą innego rodzaju. Dołączona bateria ma pojemność 1950 mAh. Robota należy ustawić około 30 cm od najbliższej ściany. Przetestujemy niebieską nakładkę na takich substancjach jak rozlany ketchup, rozlany sok, rozsypana kawa i cukier. Zaczynamy. Niebieska nakładka. Wykonywany jest potrójny ruch, przypominający ten podczas wykonywania tradycyjnego mopowania. Robot jedzie krótki kawałek do przodu w jedną stronę, nieco się cofa, a następnie jedzie w drugą stronę, zmieniając kierunki podczas sprzątania dalnej powierzchni. Zalecane zastosowanie to brud i plamy. Trzeba wziąć pod uwagę, że zabrudzenia są duże w stosunku do powierzchni czyszczącej robota. Tak jak widzicie, pierwszy test mamy za sobą. Robot nie do końca sobie poradził z zadaniem. Podejrzewam, że jest to sprawa tego, że potraktował nasze zabrudzenia jako przeszkodę. Widocznie zabrudzenia są zbyt duże. Postaram się troszkę ich ująć. No i spróbujemy z testem jeszcze raz. Test mamy za sobą. Tak jak widać na załączonym obrazku, robot nie do końca dobrze sobie radzi z zabrudzeniami typu rozsypana kawa czy ketchup na fudze podłogowej. Czuć w dotyku, że podłoga jest lekko lepka, więc rozprowadził go tylko po powierzchni. Trzeba wziąć natomiast pod uwagę, że są to dość duże zabrudzenia w stosunku do wielkości robota. Przed nami kolejny test. Tym razem przetestujemy pomarańczową nakładkę czyszczącą. Robot ma za zadanie wyczyścić ślady po poprzednim teście, czyli m.in. Zabrudzenie powstałe w wyniku połączenia kawy i wody oraz dość kleistą podłogę. Zaczynamy. Pomarańczowa nakładka. Delikatne, ale dokładne sprzątanie.
Robot jedzie krótki kawałek do przodu, następnie się cofa w linii prostej i kontynuuje ruchy do przodu i do tyłu podczas czyszczenia danej powierzchni. Warto tutaj wspomnieć, że podłoga była naprawdę lepka, co było spowodowane wylanym zaschniętym sokiem. Aby się pozbyć do końca tego zabrudzenia, musiałem w tradycyjny sposób dwa razy umyć podłogę. Tak jak przed chwilą słyszeliście, robot pracuje naprawdę cicho i zdecydowanie nie przeszkadza on w prowadzeniu codziennego, normalnego życia. Robot właśnie zakończył swoją pracę. Efekt mogę ocenić jako mocno średni. W miejscach, gdzie sok był nierozlany i podłoga się nie lepiła, widzimy dość ładnie wyczyszczoną powierzchnię. Natomiast w miejscach, gdzie sok był rozlany, podłoga nadal się lepi, mimo zakończonej pracy przez robota. Oprócz tego widać wyraźnie, że robot nie domył fug oraz nie pozbył się plamy, która była tutaj wcześniej. Trzeba wziąć pod uwagę natomiast to, że nakładka, która jest aktualnie założona, przeznaczona jest do lekkiego mycia i w miejscach, gdzie takie mycie wystąpiło, robot spisał się. Ok, przed nami trzeci i ostatni zarazem test. Tym razem robot będzie miał za zadanie wyczyścić troszkę inną powierzchnię, mianowicie panele, tak jak już pewnie zauważyliście. Tym razem robot ma nałożoną nakładkę przystosowaną typowo do czyszczenia powierzchni na sucho. Zaczynamy. Biała podkładka. Robot szybko przesuwa się do przodu w linii prostej, aby posprzątać dany obszar podczas jednego przejazdu. Zalecane zastosowanie to kurz, włosy i brud. Warto zwrócić uwagę na sposób czyszczenia powierzchni przez robota. Robot skanuje obszar i tworzy wirtualną mapę terenu, po którym się porusza. Ostatni test mamy już za sobą. Najlepiej zobrazują Wam to na pewno zdjęcia. Pyk, pyk. Szału nie ma. Nadszedł czas na podsumowanie wyników testu. Gdzie najlepiej sprawdzi się robot? Przede wszystkim mogę go polecić osobom zapracowanym, mającym mało czasu na sprzątanie, jednocześnie ceniącym sobie porządek w domu. Za pomocą jednego guzika jesteśmy w stanie zdalnie obudzić robota do pracy. Po przeprowadzeniu kilku testów w całym mieszkaniu jestem w stanie stwierdzić, że o ile robot nie poradzi sobie z usunięciem zabrudzenia dużego kalibru podczas jednej sesji, to z codziennym utrzymywaniem czystości w całym mieszkaniu nie będzie on miał najmniejszego problemu. Najlepszą pomocą dla robota w tym będą nakładki wielokrotnego użytku, a zarazem najbardziej opłacalną inwestycją dla nas. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje system odpowiedzialny za projektowanie obszaru pracy. Tutaj widać doświadczenie firmy iRobot w budowie automatycznych maszyn sprzątających. Robot sprawnie porusza się po kątach, pomiędzy przeszkodami, na przykład krzesłem, i szczerze byłem zaskoczony jego precyzją. Oczywiście czasem robot lekko uderzy w coś na swojej drodze, ale dzięki temu właśnie jest w stanie stworzyć wirtualną mapę. Czy jest on wart wydania ponad 1000 zł? Według mnie jest to kwestia bardzo indywidualna i wszystko zależy od potrzeb oraz oczekiwań użytkownika.